Panowie, jesteśmy dobrą drużyną. Wierzmy dalej w to i pójdźmy do przodu. To jest banalne i proste zdanie, ale ono ma, zawiera wszystko w tym, co idzie w przekazie codziennym w pracy. Jeżeli ostatnie tegoroczne spotkanie na Suzuki Arenie miało przekonać kibiców Korony Kielce, że na wiosnę warto będzie na ten stadion przychodzić, no to na pewno ta sztuka się udała, choć trzeba przyznać, że kibice musieli z dość mocno skołatanymi nerwami opuszczać trybuny. Ale to jest chyba piękno futbolu i Korona pokazała w tym meczu, że jeśli jest kolektywem, jeśli jest drużyną, to potrafi dokonywać rzeczy niemożliwych, no bo wygrać w 9 na 11 to na pewno wielka sztuka. Jeżeli już, drodzy kibice, emocje opadły, no to zapraszamy na 5 odcinek programu Na Koronie. A dziś porozmawiamy z człowiekiem, który w niedzielne popołudnie był w epicentrum wydarzeń, choć przyglądał się temu wszystkiemu z boku, czyli trener Mirosław Smyła. Dzień dobry, trenerze. Witam serdecznie. Nie do końca z boku, bo żółtą kartkę dostałem za wtargnięcie na boisko, także byłem również na boisku. Racja. Vis-a-vis Michał Probierz też taką kartkę otrzymał, ale on akurat kopnął te grzybki. No, może chciał w piłkę, ale piłki nie miał pod nogą. Były piłkarz, tak samo jak ja miałem tą przyjemność uprawiać tą dyscyplinę, więc nie dziwię mu się, bo emocji było dużo i bardzo dużo. Tak jak patrzę na trenera, na fryzurę, to myślę, że jest jednym z nielicznych ludzi na tym stadionie, któremu siwych włosów akurat nie przybyło po tym meczu. Bo... Mogą być tylko bielsze już, chociaż i tu mam wątpliwości. Jest taki zegar atomowy w Londynie, gdzie odmierza się czas i jest jakby wzorcem. Nie wiem, czy będzie kolorem bieli za chwilę jako wzór. Oby nie. A to jest coś takiego właśnie w zawodzie trenera, że trenerzy piłkarscy szybciej tam tego srebra na głowie łapią. Jak pamiętam trenera Mariusza Rumaka, jak zaczynał na przykład przygodę z Lechem Poznań, no to taki kruczoczarny, a po drugim sezonie to już tam sporo tej siwizny. Tak się mówi. Myślę, że to walory wrodzone. Niektórzy dłużej niż krócej mają ten ciemniejszy włos. Ważne, że coś tam jest. To jest najistotniejsze. Ale myślę, że ważniejszy temat niż włosy mamy, więc omówmy go. Trenerze, można się uodpornić w Pana przypadku na przykład na takie wydarzenia, kiedy rzeczywiście dzieje się bardzo dużo i tych emocji jest. No, trener przeżywał to niedawno w swoim poprzednim klubie w Igrach Suwałki, jeśli chodzi o utrzymanie w pierwszej lidze. Jak reaguje się na taki mecz, jak ten właśnie niedzielny z Krakowią? Dziwnie to zabrzmi. Tydzień temu wydawało mi się w pewnym momencie, że nic już nie jesteśmy w stanie zrobić. Tu odwrotnie. Tu byłem wręcz przekonany, nawet jak w dziewiątkę graliśmy, że jesteśmy w stanie dowieść ten wynik do końca. Coś w tym jest, że się już potem antycypuje bardzo mocno do przodu i to przeczucie, jest jakieś, czy to ma coś wspólnego z faktami, trudno mi powiedzieć. Ale tych emocji w tym roku no, mam aż nad to, a jeszcze trzeba w piątek powalczyć, bo nie możemy jechać na skazanie do Szczecina. Musimy znowu położyć to serce i duszę całego zespołu na szali, no, grając przeciwko jednemu z faworytów tej ligi, przynajmniej w tym sezonie. Ale taki wydatek energetyczny dla drużyny, bieganie od 40 minuty w 10, od 75 w 9, no to musi gdzieś tam odłożyć się w nogach zawodników. Pewnie w głowach też, no bo to jednak cały czas pod tym tak zwanym prądem byli piłkarze. Zgadza się, natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy. To, że graliśmy prawie 105 minut, a więc prawie, że mecz pucharowy jest dogrywką, nie zmienia faktu, że to są zawodowcy, oni się szybko regenerują. Myślę, że do piątku będziemy gotowi. Od tego mamy tak sztab ludzi, o których już wspomniałem na konferencji, odpowiedzialnych za to. Te osoby dzisiaj mają najwięcej pracy. Ja to tak naprawdę dzisiaj mogę się kawy napić, a nie wtrącać się w to, co tam się dzieje. I ci ludzie swoją robotę wykonają, tak jak zwykle, bardzo treściwie i myślę, że w piątek jesteśmy w stanie powalczyć, bo nie można zwalać na to, że się biegało kilka dni wcześniej. Czasami zawodnik ma to do siebie, że w ciągu krótkiego okresu czasu, bo ta głowa w tej chwili jest taka podbudowana, pełna energii i chęci gry, to zawodnicy nie patrzą na zmęczenie, po prostu grają. Pućko widzieliśmy, narobił kilometrów od groma tych sprintów, potem skurcze, potem zejście z boiska i dzisiaj mówi do mnie, chce trenować. On chce trenować, jest przygotowany do kolejnego meczu, nie ma o czym mówić w ogóle. To jest budujące i myślę, że na takiej atmosferze chcemy do piątku się przygotować. No właśnie, bo to chyba bardziej cenne, oczywiście niezwykle cenne 3 punkty, biorąc pod uwagę, jak się też wyniki w tej 19. kolejce układały przeciwko Koronie głównie, bo Jarka zapunktowała i Wisła.
Natomiast takie morale drużyny, które taki mecz buduje, bo to coś pewnie cenniejszego w perspektywie całego sezonu może się okazać być może kluczowe, jeśli chodzi o wygranie tej wojny, czy tej, jak trener mówi, jeśli chodzi o utrzymanie w Ekstraklasie. Miejmy nadzieję, że tak będzie, bo no, staje się naszym atutem zespołowość. Coś, o co mieliśmy no, dosyć duże pretensje. Każdy z zawodników jakby pokazuje swój wkład i przydatność w drużynie. Nowe ogniwa odkrywamy, można by nawet powiedzieć, bo ja wiem, że może spaść krytyka na Zalazara za ten faul. Była faktycznie czerwona kartka, nie ma się co oszukiwać, no ale ta młodość wzięła górę. Ta młodość wzięła górę, bo ogromna ilość chęci i taka złość sportowa, którą chciał Zalazar przełożyć na efektywność w grze dla zespołu. On przed meczem, dzień wcześniej na rozruchu podszedł do mnie i mówi: trenerze, jutro wygramy. Jutro wygramy, proszę być spokojny. Także no, taki młody człowiek coś takiego mówi, widząc, że ten trener też czasami potrzebuje dobrego słowa, było dla mnie to niesamowicie motywujące. No i jego zachowanie po meczu, kiedy płakał, po prostu jak zwykły chłopak płakał, bo było mu przykro, że skrzywdził w pewien sposób drużynę, która musiała za niego biegać. Ale też potem potrzebował feedbacku i dostał go, że chłopie, głowa do góry, ty jeszcze się przydasz tej drużynie, my chcemy z tobą współpracować, bo ty pokazujesz, że dorastasz, że potrafisz grać zespołowo, że potrafisz oprócz umiejętności oddawać serce, bo grasz w naszym kraju i dla tej drużyny, utożsamiasz się z nią. Ja chcę takich piłkarzy. No ale taki człowiek jak Mirosław Smyła, od którego ten optymizm gdzieś tam się wylewa i zaraża wszystkich wkoło i w klubie i w szatni, na co dzień potrzebuje też takiego wsparcia czasami gdzieś od piłkarzy. Trener, że będzie dobrze, wygramy, niech się trener nie martwi, tam jedna czy druga porażka to nic nie zmienia? Potrzebne to jest od zawodników? Oj, każdy tego potrzebuje, łącznie ze mną, i to nie jest tak, że ktoś tu jest maszyną, to jesteśmy ludźmi i ktoś tydzień wcześniej mówi, że Kowacewicz w drugiej połowie tak, a inaczej się zachowywał, coś mu nie wychodziło, żółta kartka za pieskówkę. To jest frustracja. Mówimy o meczu z Arką. Tak jest i tutaj można by mieć jakieś pretensje. Nie, dlaczego? Było widać w tym szczerość, tą też taką złość i sfrustrowanie. Chłopak tydzień solidnie potrenował, zagrał perfekcyjne zawody ostatnie i tutaj nie ma w ogóle czym mówić. To są po prostu ludzie. No dzisiaj można by ukarać za pyskówkę Iwana Marqueza, ale on po prostu reagował na wydarzenia na boisku, był w pełni zaangażowany i gdzieś o krok za daleko. On oczywiście jest tego w pełni świadomy. To jest hiszpański temperament widocznie wziął górę, tak? Ja myślę, że hiszpański temperament mieli wszyscy na tym boisku w niedzielę i tutaj nie podlega to dyskusji, że nie było ogniwa, które mu można by zarzucić brak zaangażowania. Można zarzucać, mieć pretensje, można zauważyć jakieś niedociągnięcia, może trochę tej jakości ciągle, której brakuje, ale myślę, że te nasze, jak już powiedziałem też wcześniej, mikroprocesorki pograły w piłkę, a jak byli w 11, to na pewno pograli w piłkę. I to sobie niesamowicie cenię i to mnie napędza, żeby się rozwijać. I te proste, banalne powiedzonko: panowie, jesteśmy dobrą drużyną, wierzmy dalej w to i pójdźmy do przodu. To jest banalne i proste zdanie, ale ono zawiera wszystko w tym, co idzie w przekazie codziennym w pracy. I my żądamy od każdego ćwiczenia, od każdego kopnięcia piłki, żeby fachowo mówić podania, żeby te pasy były perfekcyjne do nogi dalszej, bliższej, z odpowiednią siłą, rotacją, żeby tą piłkę dostawał partner taką, jak sam chcesz otrzymywać. Tego się twardo trzymamy i wierzę, że to w konsekwencji przyniesie efekt taki, że nie tylko będziemy cieszyć się, że wygraliśmy mecz, bo walczyliśmy, ale również, że graliśmy dobrze w piłkę i nie jeden mecz, ale kilka, że jest jakaś seria jakości pokazana, a nie przypadkowo. To jest taki motor napędowy do tej roboty. Mówi trener właśnie o tych słowach. Jesteście dobrą drużyną, panowie, jedziemy dalej, dajemy radę. Zbiera pan często po meczu drużyna na środku, wchodzi w ten krąg i te kilka zdań gdzieś tam przekazuje już na gorąco od razu po meczu, po końcowym gwizdku. Co to ma dać drużynie? Takie jakby przeświadczenie, że jesteśmy wszyscy razem, czy też jakby pogratulowanie za dobrze wykonaną robotę? No, udowodnione, że kara czy nagroda, jeżeli jest szybko zaaplikowana, to działa mocniej, a więc to koło jest często nagrodą, ale często po porażce też trzeba umieć coś powiedzieć, aby podbudować zespół, albo czasami trzeba zganić, niestety trzeba i to jest naturalne, więc no, taki psychologiczny
taki trochę znak firmowy się trenera to robi, bo poprzednicy, którzy byli tu w Kielcach, raczej tego nie robili, nie zbierali drużyny. Raczej od razu, niektórzy byli od razu szli do szatni, niektórzy tylko dziękowali trenerowi przeciwnemu i ewentualnie zawodnikom, czy tam rezerwowym, czy sztabowi. Natomiast trener jakby dba o tę jedność również po końcowym wizytku. No, taki już jestem, tak to robię. Nie zawsze to się dzieje, ale też trzeba wyczuć, czy to jest dobry moment. Nie zawsze jest to potrzebne po zwycięstwie, a i też nie zawsze po porażce tydzień temu, czy tam w poprzednim meczu z Arką Gdynia. Nie zrobiłem tego z Szydłem, bo to by nic nie dało. Ta złość w zespole i ta wstępna była tak ogromna, że mijałoby się to z celem. To byłoby sztuczne. Więc to się odbyło wszystko później w szatni, także się troszeczkę się emocje wyciszyły. Wielu rzeczy też oczywiście w kamerze i w zimie nie widać, więc nie ma takie potrzeby i to jest nasze, to jest nasz wewnętrzny problem do rozwiązania i nie wszystko można publicznie pokazywać. Ale generalnie chodzi o to, że robię to od wielu lat i w różnych momentach, to też nie jest żadna pokazówka, bo nic z tego nie mam, nie latam gdzieś po trybunach i piątki przybijam z kibicami, bo nie o to chodzi, tu trzeba sobie wypracować ten szacunek jako zespół, a zespół promuje i piłkarza, i trenera, i cały sztab ludzi, bo to drużyna jest najsilniejsza. I po to te kółeczko, a im ciaśniejsze, a było to widać, bo nie ukrywam, że będzie to moja kolejna pamiątka, było widać tą jedność, to się czuło w powietrzu. A jeszcze się czuło, że to kółeczko się mocno zawężało, bo tak jakby byli z nami kibice, bo jak oglądałem potem już na chłodno urywki z meczu, w których kibice reagowali tak żywo, no od momentu jak tu jestem, takiej atmosfery jeszcze nie było. I moment tego wsparcia w różnych sytuacjach, kiedy gramy w dziewięciu, było widać, jak bardzo czuli potrzebę pomagania nam. To było wybitne zachowanie i chciałbym to przeżywać częściej na Koronie Kielce. Możemy żałować, że to był ten ostatni mecz w tym roku, bo rzeczywiście fajną reklamę sobie zrobiliście i pokazaliście rzeczywiście, że to, co chyba mówiłem na początku, to niemożliwe nie istnieje w piłce i jeśli się chce, jeśli się walczy, jeśli się przekonamy o tym, że można, to można po prostu. Myślę, że tak. Wiadomo, że łatwiej się wdrapać na szczyt niż się tam utrzymać, więc może wdrapaliśmy się do zaufania, tego szczytnego zaufania kibiców, bo dali nam to z powrotem na trybunach. Teraz musimy utrzymać się na tym szczycie, żeby kibice nam cały czas ufali i byli z nami na dobre i na złe. Co jest istotniejsze w futbolu, uważa trener? To, co w nogach wytrenowane, czy jednak to, co w tej głowie i takie podejście mentalne do każdego meczu? Bo trener od początku mówił, jak tu przyszedł, umiejętności są. Tej drużynie tego nie brakuje, trzeba je wydobyć, ale wydobyć je właśnie z nóg czy z głowy, bo gdzieś tam były uśpione mocno przez wiele miesięcy. Ja myślę, że od głowy do nóg jest taka kolejność i uważam, że tego się będziemy twardo trzymać. Dzisiaj nie ma problemu mentalnego w zespole. Dzisiaj jest, bym powiedział, szukanie już szczegółów, już doskonalenie się w pewnych elementach techniczno-taktycznych, aby te sytuacje, które tworzymy w większości meczy, były wykorzystane, bo to już jest w tym momencie ta indywidualna umiejętność. Mamy naprawdę w wielu meczach ten poziom budowania opanowany, tworzymy te sytuacje, ale ciągle brakuje kropki nad i. I przypomnę, w tym razem znowu pomocnik, tym razem skrzydłowy, przesunięty Pacinda, powiedzmy z środka pomocy do boku i okazuje się, że mu służy ta pozycja. Pięknie uderzył, tam była niesamowita jakość w tym uderzeniu. Takie bilardowe zagranie. Dokładnie, prawda? Tak. I nie wolno tutaj umniejszać Pućko, że super przeczytał, odebrał piłkę i do tego wypieścił idealne podanie, asysta wspaniała. Także jakość jest niezbędna dalej, bo jak istniała jakość, to trzeba się doskonalić. Ja wiem, że Pacinda często po treningu zostaje, doskonali to uderzenie po dalszym słupku i wychodzi mu to coraz lepiej, a dowodem jest na to ta bramka. Mnie najbardziej cieszy to, że obstawiliśmy grę dołem z przeciwnikiem i tak też bramka padła, więc tym bardziej jest ta satysfakcja, że nasi piłkarze w wielu momentach pokazali umiejętność operowania piłką. Tak jak mówię, soli jeszcze może brakuje, ale dosolimy i to i ci ludzie, którzy są na to odpowiedzialni, ci z przodu, ci, którzy finalizują, będą to wykonywać. Tak jak powiedziałem wcześniej, czasami dłużej, czasami krócej trzeba czekać, czasami jest potrzebny transfer. No to już jest decyzja szeroka i musimy ją odważnie, mądrze podjąć. A dla trenera te 3 miesiące spędzone już w Kielcach, bo to w sumie teraz ja miałem 3 miesiące, to taki przyspieszony kurs nauki ekstraklasy, no bo długo trener gdzieś tam sobie się, jak mówimy o tych schodkach, wdrapywał na ten najwyższy szczebel,
A tu w Koronie chyba każdy dzień przynosi coś nowego i ta nauka idzie szybko po prostu. No jest to szybki kurs, nie podlega dyskusji. Wejście w kierat, kilku dni treningów, a od razu potem już mistrzowski i trzeba się zderzyć z jedną, drugą, trzecią porażką. Tak jest. Później jest ten element takiej załamki i podnosimy się z tego i punktujemy. Później ten dla mnie ważny mecz, bo można było nabroić. To jest mecz z Legią Warszawa, w którym schodzi nam w takim newralgicznym momencie, kiedy tak nam się układa, kiedy widać, że Korona potrafi grać na takim boisku i przy takiej publiczności i Legia naprawdę w tym momencie nie wie, co się dzieje. Jest to ciekawe, interesujące. Czekamy na finał tego, a tu schodzi jedna z kluczowych postaci, Gniatycz, z urazem mięśnia dwugłowego i nam się troszeczkę to sypie, a potem już konsekwencje, jakie były, wszyscy znamy. I trzeba grać u siebie z Arką Gdynia, gdzie faktycznie znowu udowadniamy, że potrafimy. Jest seria sytuacji. Mecz teoretycznie mógł być rozstrzygnięty po pierwszym kwadransie, ale tak nie jest. I trzeba przełknąć gorycz porażki, a później trzeba się znowu po raz kolejny podnosić na ultra ciężki mecz z Krakowią, wiedząc wcześniej dzień, że Arka sobie znowu wygrała, Raków wygrał i tak dalej, i tak dalej. No i zaczynają się schody znowu mentalne, ale zespół to wytrzymał. A więc doskonalimy się w tym aspekcie, nie patrzymy na to i ta zasada, że tak ujmę to słowami Gardawskiego z jednego z wywiadów, nie patrzymy na tabelę, patrzymy, żeby w każdym meczu grać o wszystko i to nas napędza. Także tak chcemy pracować. Tego charakteru pewnie też trzeba będzie mieć odpowiednio dużo w piątek w Szczecinie, no bo wiemy już po tym meczu raz, że pewnie Korona, no jednak te 105 minut i zmęczona i pewnie z urazami jakimś takim mikro, natomiast od trzech ludzi wypada z powodu kartek, więc znów trener tam musi wziąć i tam mocno zamieszać w ten składzie. Pytanie, czy w tej zupie jeszcze jest co mieszać, tak? Jeszcze parę kawałków smacznego mięsa jest. Ale jeszcze bym podkreślił jedną rzecz. Podrażnione ego Pogoni Szczecin po porażce. No i wracają środkowi obrońcy do składu, więc ten monolit Pogoni, który był troszkę zaburzony w ostatnim meczu, no gdzieś wraca do normy, a u nas z kolei to trochę się sypie. No nic ciekawszego jak takie wyzwanie przeżyć, oby z pozytywnym końcem. Ja wiem, że mamy też tutaj możliwość bardzo dużej mobilizacji i motywacji mieć do tego meczu. Jedziemy kawał drogi. Jest to ostatnia kolejka w tym roku. Zbliżają się święta. Zawodnicy są wtedy ultra zdyscyplinowani. Niektórzy swoją szansę dostaną, a więc mają podwójną motywację. Myślę, że na tym możemy ugrać coś. Co to będzie, no to już musimy poczekać do 20 godziny w piątek w tym tygodniu. Czyli to będzie taki najpiękniejszy prezent na święta, jeśli będą 3 punkty. Oj, miło by tego oddechu na tę przerwę zimową? No bo... Oczywiście, że tak. Miło by było i nie podlega to dyskusji, bo tabela jest nieubłagana. Mamy i raptem 18 punktów, ale też może być, że aż, bo ciągle wiemy, jesteśmy z którego w tej grze. Tak poziomu trener zaczynał. Tak jest. Dlatego no, trzeba szanować to, co jest, ale nie ukrywam, że no fajnie, że święta, ale tak naprawdę praca tenerska to jest tylko te święta i potem jest dużo roboty, bo musimy się optymalnie przygotować do bardzo krótkiego okresu przygotowawczego. No nieuniknione są, bo jeszcze nie słyszałem o tym, żeby w kolejnej rundzie zespoły spotykały się w idealnym zestawieniu i w tym samym składzie, więc to są rzeczy, które gdzieś prędzej czy później będą się pojawiać, te elementy ruchów personalnych, to jest naturalne, ale nie zmienia to faktu, że trzon jest i tym trzonem trzeba zarządzać prawidłowo, odpowiednio muszą te święta też chłopaki spędzić i muszą też odpowiednio indywidualnie popracować, aby spotkać się w przyszłym roku i do tej rundy rewanżowej. Ona jest tak naprawdę rozpoczęta, ale do tego nowego roku, tej wiosny nazwijmy to, musimy tu być przygotowani do pierwszego meczu, bo nie wiem, czy ktoś tu z Państwa wie, ale rozpoczynamy od meczu no, ultra ważnego, bo z Górnikiem Zabrze. Więc no, to są takie rzeczy, które no, jakby wyznaczają kierunek. Mamy też tam różnych takich kilka problemów zdrowotnych. Bardzo bym chciał, żeby Piotrek Pyszcha wrócił po tym urazie, żeby już mógł w pełni sił trenować z drużyną. Dalej pracuje indywidualnie. Trzymam za niego kciuki, bo to też istotna postać w końcu. Chłop stąd i tu nie podlega to dyskusji, że jest ważne dla nas. A więc no jest tych spraw do załatwienia dużo. Mam nadzieję, że sobie z tym wszystkim poradzimy. No tego życzę trenerze i pewnie wszyscy kibice Korony Kielce tego życzą, żeby było zwycięstwo, przynajmniej ten jeden punkcik zdobyty na trudnym terenie w Szczecinie. Spokojne święta, a potem ta wytężona praca już w trakcie przerwy zimowej, żeby wiosną
ta batalia o utrzymanie była jak najbardziej skuteczna i rzeczywiście zakończyła się powodzeniem. Dziękuję bardzo. Natomiast no, skorzystałem z okazji, bo rzadko jest taka możliwość, żeby można było no już po tym ostatnim meczu złożyć życzenia świąteczne kibicom i wszystkim ludziom zakochanym w klubie Korona, a tacy tu są i dowodnili to już nie raz, a w ostatnim meczu to już w ogóle nie ma o czym mówić. I no, życzę, żeby święta przeżyli i Nowy Rok w sposób wspaniały i rodzinny i też do bólu wesoły, a my postaramy się jeszcze nieraz sprawić miłą niespodziankę i fajne widowisko na tym stadionie i na wyjeździe. Dzięki wielkie, trenerze, za przyjście do naszego studia, do programu na Koronie. No i oczywiście trzymamy kciuki za piątkowy mecz w Szczecinie. Korona z Krakowią pokazała, że wszystko w futbolu jest możliwe, więc miejmy nadzieję, że i tym razem uda się wreszcie te 3 punkty dopisać sobie po meczu wyjazdowym. To tyle, jeśli chodzi o rozmowę oczywiście z trenerem Mirosławem Smyłą, a na koniec jak zawsze zapraszamy na Korona Express, czyli to, co się wydarzyło wokół Kieleckiego Klubu w ostatnich dniach. Rodzina Korony Kielce jak co roku uczestniczyła w opłatkowym spotkaniu. Świąteczne życzenia złożyli sobie zarząd klubu, piłkarze, trenerzy, sponsorzy, politycy, przedstawiciele mediów oraz kibiców. Dominowało jedno – spokojnego utrzymania w Ekstraklasie. Michal Papadopoulos i Piotr Pierzchała, których kontuzje wykluczyły z meczu z Krakowią, mogli popisać się swoimi plastycznymi umiejętnościami. Piłkarze Korony wzięli udział w kolejnej edycji Malowanej Niedzieli, czyli zdobieniu choinkowych bombek. Podczas akcji organizowanej przez Galerię Echo i Dziennik Echo Dnia odbywały się licytacje dla 9-letniego Kacperka Cioska oraz podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło. Zebrano rekordową kwotę prawie 25 tysięcy złotych. KKP Korona zorganizowała kolejną talentiadę. Tym razem dla młodych adeptów futbolu z roczników 2010, 2011 i 2013. Prawie 250 dzieci brało udział w próbach sprawnościowych oraz technicznych. Na zakończenie rozegrały mecze, a po nich odebrały prezenty. Idzie zima, więc młodzi koroniarze otrzymali m.in. ciepłe żółto-czerwone kominy. W dobrych humorach ze Skarżyska wracali wychowankowie z rocznika 2010. Młodzi koroniarze rywalizację m.in. z Bronią Radą, Polonią Warszawa i Juventą Starachowice zakończyli na podium. Do Korony powędrowały także 2 wyróżnienia indywidualne. Wiktor Świeczko został najlepszym bramkarzem, a Oskar Chochulski sięgnął po tytuł Króla Strzelców. Z sukcesem, ale i z poczuciem lekkiego niedosytu wyjeżdżali natomiast spod warszawskiego Garwolina piłkarze z rocznika 2012. Podopieczni trenerów Marka Parzyszka i Rafała Kowalskiego jak burza przeszli przez fazę grupową, ale w półfinale musieli uznać wyższość Wigier Suwałki. W meczu o brąz lepsi od Korony okazali się również gospodarze.